Dzień za dniem, noc za nocą. Nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na ziemi. Dzień dobry, Kujawsko-Pomorska E-Szkoła. Jak się macie? 11:15, a więc myślę, że już po drugim śniadaniu. Kanapki zjedzone, kawa wypita. Jesteście gotowi do pracy, oczywiście tej intelektualnej. Przed nami lekcje geografii dla maturzystów. Jedna chyba z ostatnich, jak nie ostatnia. A lekcję poprowadzi pani profesor Monika Klimek, którą już widzicie na ekranie. Dzień dobry pani profesor, jaki temat dzisiejszej lekcji? Na prośbę jednego z obserwatorów, chyba Kamila, litosfera. Zaczniemy sobie i będziemy kontynuować na następnych zajęciach, bo litosfera jest potężną przestrzenią. Na przyszłych zajęciach też porobimy trochę zadań maturalnych. Dzisiaj też może kilka się uda. Dobrze, zacznijmy sobie dzisiaj o tym, czym jest litosfera, budowa wnętrza Ziemi, budowa skorupy ziemskiej, co się dzieje z ciśnieniem i temperaturą. No i też przejdziemy przez skały i minerały. No dobrze, czym jest litosfera? Przyjęło się mówić, że to jest ta skorupa ziemska, tak? Chociaż to jest bardzo takie ogólniona definicja. Ta zewnętrzna, sztywna powłoka Ziemi obejmuje i skorupę ziemską, i warstwę perydodytową. I teraz przejdźmy na chwilkę do planszy. I tutaj wam wrysowałam, bo mówię, wzrokowcy chyba mają lepiej, bo spójrzcie na to i postarajcie się zapamiętać. Mieszkamy sobie na samej górze, pod nami jest ta skorupa ziemska, pod nią mamy płaszcz górny i w górnej części tego płaszcza górnego jest warstwa perydodytowa i ona zalega na astenosferze. Astenosfera będzie bardzo ważnym pojęciem, bo po astenosferze, czyli takiej rozpuszczonych skałach, półpłynnej magmie, przesuwają się płyty litosfery, tak, w te, do siebie, od siebie i kolizja. Dobrze, wrócimy sobie teraz do slajdu. Przy litosferze pojawiają się na takie dwa pojęcia, dwie nauki, geologia, geofizyka, też geomorfologia i tak dalej, i tak dalej. Ale zacznijmy od geologii, czyli ona się zajmuje budową i historią Ziemi oraz wszystkimi procesami, które zachodzą w jej wnętrzu. I o tym będziemy mówić na następnych zajęciach, czyli te wszystkie procesy, zjawiska górotwórcze, lądotwórcze, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, zjawiska plutoniczne. Geofizyka bada Ziemię jako planetę, ale już metodami naukowymi wykorzystywanymi w fizyce. Czyli zobaczcie, geografia jest nauką interdyscyplinarną. Tutaj ważne nazwisko, oczywiście oprócz wielu innych sławnych geofizyków, wyróżnia szczególnie Andrija Mohorowicza, bo wy go kojarzycie, mam nadzieję, z warstwą MOHO. Strefa nieciągłości MOHO to jest skrót od nazwiska właśnie Andrija Mohorowicza, zdaje się Chorwata, który ją odkrył. Najwięcej danych geofizycznych uzyskuje się na podstawie analizy przebiegu fal sejsmicznych. Można je w sposób naturalny oczywiście badać, czyli jak mamy trzęsienia ziemi, ale też można je sztucznie wywoływać, czym chociażby zajmuje się toruńska geofizyka. Jak głęboko dotarł człowiek, jeśli chodzi o skorupę ziemską? Najpierw zobaczcie sobie na tym rysunku tu po lewej stronie. Macie pokazane dane liczbowe dotyczące promienia ziemskiego. Wiemy, że Ziemia nie jest idealną kulą, że jest spłaszczona przy biegunach w wyniku ruchu wirowego, czyli promień biegunowy będzie krótszy niż promień równikowy, o około 21 km. I tutaj zobaczcie, macie przekrój też budowy tej wnętrza Ziemi. Dobra. I teraz widzimy sobie, jaka jest głębokość do jądra Ziemi. 6378 km, jeśli mówimy o promieniu równikowym, 6357, jeśli mówimy o promieniu biegunowym. I teraz jak głęboko dotarł człowiek? Zobaczmy. Najgłębsza kopalnia na świecie, czyli w pewnym sensie ten odwiert, będzie miał około 15 km.
Tutaj macie w nawiasie podane źródło, tak, które podaje, możecie tam sobie też szerzej przeczytać o tym odwiercie. Odwier Eksona na Morzu Ochockim koło wyspy Sachalin. Czyli już jesteśmy w Rosji, 15 km w głąb ziemi. W Katarze prawie 13, na Półwyspie Kolskim w Rosji, czyli jedziemy sobie do Skandynawii, tam ta końcóweczka to jest Półwysep Kolski, też ponad 12 tysięcy metrów, czyli ponad 12 kilometrów. Jakbyśmy porównali sobie Polskę, bo oczywiście ciekawiło mnie to, jak tutaj wygląda głębokość odwiertu w Polsce, to najgłębszy odwiert ma ponad 7500 metrów. No, czyli w połowie jesteśmy w porównaniu do pozostałych odwiertów. Zobaczcie, jak długo on był odwiercany, do 1988 roku aż. Znajduje się koło Przemyśla. Oczywiście odwierty mają jaki cel? Po to się wierci, żeby zbadać też, w sensie takim naukowym, tak, te warstwy budujące skorupę ziemską i kolejne warstwy ziemi, ale też poszukiwanie na przykład złóż surowców mineralnych. Najgłębsza kopalnia na świecie, nie odwiert już, tylko kopalnia, w RPA ma około 4 km głębokości. Także niesamowite. Na przykład w Polsce koło w Kłodawie mamy kopalnię soli i tam możemy zjechać, bo to jest też turystyczny obiekt, chociaż nadal się wydobywa sól potasową. Ponad 600 metrów w dół zjeżdżamy, a tu 4 km. Dobrze, czyli zobaczcie, przewiercono się do tej pory mniej niż 0,2% drogi do wnętrza Ziemi, czyli zostało nam 99,8% jeszcze procent drogi do wnętrza Ziemi. Jak Juliusz Verne. Dobrze. Budowa wnętrza Ziemi. Tutaj taka ciekawostka, która nam też udowadnia, jaką wielkość ma Ziemia, że średnica jądra Ziemi jest większa od średnicy Merkurego, a nawet Marsa. Czyli jądro, jądro naszej planety jest potężne. No okej. Jakie warstwy budują wnętrze Ziemi? Zacznijmy się sobie od wnętrza, czyli od jądra wewnętrznego, później jest jądro zewnętrzne, płaszcz dolny, płaszcz górny. Tu mamy, pamiętajcie, tą w górnej części płaszcza górnego, tą astenosferę, później warstwę perydodytową i dopiero skorupę ziemską. Tak? I o skorupie ziemskiej jeszcze będę mówiła. CLC ma takie pojęcia, które też ważne, żebyście zakodowali. Okej. Jeszcze raz ten przekrój, bardziej może dla Was wizualnie będzie działał. Od jądra Ziemi aż do skorupy ziemskiej. I teraz te ważne pojęcia. Na razie chodzi o to, żeście zapamiętali, czym jest CLC i później jak to wygląda w kontekście lądów, kontynentów, lądów i mórz. Czyli tak, jakie geosfery tworzą skorupę ziemską? Przede wszystkim od góry patrząc Sial, czyli to jest skorupa kontynentalna, tak zwana granitowa. Sial się wzięła nazwa od tych od pierwiastków SIAL, czyli krzem, aluminium. Później mamy płaszcz górny, czyli SIMA. To jest ta skorupa oceaniczna złożona głównie z bazaltów, tak, czyli magnez i krzem. Później płaszcz dolny, krofe SIMA i znowu obok macie podane te pierwiastki. I jądro zewnętrzne, nife SIMA i jądro wewnętrzne, czyli ten sam rdzeń Ziemi, to jest nife. Możecie sobie przypomnieć z chemii wszystkie pierwiastki. Ok, po prawej stronie mamy tą nieciągłość MOHO, czyli tą nieciągłość Mohorovicicza. I to jest bardzo ważny rysunek. Oba właściwie pokazują podobne, no właściwie te same rzeczy, ale też daję Wam do wyboru, bo czasem jeden jest bardziej lub mniej czytelny. Budowa skorupy ziemskiej. Tu macie wyjaśnioną też, czym jest powierzchnia nieciągłości. Jest tych kilka powierzchni nieciągłości, ale najbliżej skorupy ziemskiej znajduje się ta powierzchnia właśnie nieciągłości MOHO. W tych obszarach nieciągłości jest przerwanie spójności utworów skalnych. Tam się odbijają lub zmieniają prędkość fale sejsmiczne, czyli jakaś zmiana następuje na tym obszarze niezgodności. I teraz ważne po prawej stronie. Zobaczcie, mamy warstwę granitową pod lądami. Warstwa granitowa, czyli to jest tak zwany sial. Pod lądami mamy też simę, czyli warstwę bazaltową. I później już mamy płaszcz ziemi. Czyli nad lądem mamy najpierw skały osadowe, później sial, później simę. A teraz jak to wygląda nad oceanami?
Tam mamy o jedną warstwę mniej, czyli znowu od góry. Pokrywa osadowa, czyli skały osadowe i od razu jest warstwa bazaltowa, czyli sima. Czyli na obszarach oceanicznych nie mamy warstwy granitowej, czyli sial nam tu wypada. Bardzo ważne, pamiętajcie o tym na maturze. Po lewej stronie macie jeszcze powtórzenie, tak? Znowu na lądzie skały osadowe, sial, sima, a na oceanach bez sialu, czyli bez warstwy granitowej. Po prawej stronie macie jeszcze, to graficznie Wam zrobiłam, żebyście sobie kodowali, co występuje po kolei, a czego gdzieś brakuje. I podsumowanie. Warstwy budujące skorupę ziemską. Więc na oceanach skreśliłam Wam warstwę granitową. Na oceanach są dwie warstwy główne, w skorupie ziemskiej na obszarach lądowych trzy. Dobrze. Teraz powiemy sobie o tym, jak ciśnienie i temperatura zmienia się wraz z głębokością, czyli idziemy do jądra Ziemi. Pamiętajcie, że jeśli idziemy sobie w góry, to i temperatura, i ciśnienie nam spadało. Natomiast jak idziemy w głąb, do wnętrza Ziemi, to wszystko będzie nam rosło, tak? Czyli rośnie i temperatura, i rośnie ciśnienie. I tutaj będzie bardzo ważne pojęcie średni stopień geotermiczny. Średni, ponieważ nie na całej kuli ziemskiej, on jest taki sam, nie w całej skorupie ziemskiej. Stopień geotermiczny to jest wzrost temperatury wraz z głębokością. Wzrost, pamiętajcie, średnio o 1 stopień Celsjusza co 33 metry. To jest średni stopień. Będziemy sobie robić zadanie ze stopniem geotermicznym, to pamiętajcie, że jeśli nie macie podanej wartości stopnia, to przyjmujecie ten średni, czyli właśnie wzrost o 1 stopień Celsjusza na 33 metry. Ale tak jak mówiłam, nie wszędzie on jest taki sam, bo zobaczcie, dla Polski ten średni stopień geotermiczny wynosi 47,2 metra, czyli dłużej ta temperatura nam rośnie. To oznacza, że my nie jesteśmy jakimś aktywnym obszarem, bo na przykład przenieśmy się na Hawaje, gdzie stopień geotermiczny będzie rósł z głębokością o wiele szybciej, ponieważ to są obszary aktywne sejsmicznie, wulkanicznie, tam się po prostu dzieje, tak? Co ciekawe, to nie jest obszar styku płyt litosfery, ani nie jest obszar spreadingu, ani subdukcji, ani kolizji. To co tam się dieje? Dlaczego mamy wulkany takie jak Mauna Loa, Kilauea, Mauna Kea? Same brzmienie jest ładne. Bo tam jest tak zwany hotspot i gorące plamy. Wy kojarzycie pewnie hotspot z internetem. Szukacie hotspota, żeby ściągnąć świat do komputera. To hotspot, gorąca plama, to jest obszar, gdzie ta warstwa skorupy ziemskiej jest nadtapiana przez tę magmę, czyli właściwie roztopione skały, następuje pod wpływem ciśnienia przebicie i mamy wulkan. Tak? Czyli tam bardzo blisko powierzchni skorupy ziemskiej, powierzchni Ziemi będzie, bardzo szybko będzie wzrastał stopień geotermiczny. Czyli tak, rośnie nam temperatura wraz z głębokością i teraz co z ciśnieniem? Ciśnienie oczywiście też nam bardzo szybko wzrasta. Wraz z głębokością to ciśnienie rośnie, no, trudno jest też zmierzyć, ponieważ no, człowiek nie dotarł na dużą głębokość, tak? Przypominam, maksymalny odwiert 15 km, a promień Ziemi ma ponad 6300. Także możemy tylko domniemywać, tak, co się dzieje z ciśnieniem. Ocenia się, że na głębokości około do 2000 km ciśnienie może być już prawie milion razy większe. To jest zawsze ze znakiem zapytania. Niż ciśnienie atmosferyczne, a w samym środku nawet do 4 milionów razy większe niż na przykład na powierzchni. No, na powierzchni Ziemi, na poziomie morza to ciśnienie tak zwane normalne to było 1013,2 hektopaskale. Wszystko co wyżej jest wyżem, wszystkie wartości poniżej są niżem atmosferycznym. Na wykrecie, zobaczcie, tu chodzi o to, żeście kojarzyli po prostu to, że jest wraz z głębokością wzrost i temperatury, i ciśnienia. Dobrze. Minerały i skały. I teraz jaka jest różnica między minerałem a skałą? Minerał to jest podstawowy składnik skorupy ziemskiej. On może mieć postać pierwiastka albo też jakiegoś związku chemicznego. I w nawiasie macie podane przykłady tych minerałów. Kwarc jest na zdjęciu, zobaczcie, jako minerał. Przepraszam, kalcyt macie na zdjęciu. Mika chociażby też. Mikę łatwo poznać, na przykład jak macie skałę w dłoniach, to on się świeci. Tak? Jak skała tak lekko świecą te drobinki, to właśnie patrzycie na mikę. Na ten minerał. Dobrze, i teraz
Możemy w ramach minerałów wyróżnić minerały rodzime, czyli to jest taki, który jest zbudowany tylko z jednego pierwiastka, taki czysty, na przykład złoto, srebro, węgiel, siarka, żelazo. Ale mogą być też skały, czyli to jest zespół minerałów, tak? Czyli taki gromada. Na wykresie kołowym macie zawartość procentową pierwiastków w skorupie ziemskiej. No więc tutaj na pierwszym miejscu tlen. Później mamy krzem, czyli SI, tak? Tak jak Dolina Krzemowa. Mhm. Niektóre kryształy takich rzadkich minerałów mają szczególne walory, szczególnie dlatego, że one są piękne. Nazywa się je właśnie tak potocznie kamieniami szlachetnymi. Szczególnie się je wykorzystuje w jubilerstwie, do ozdoby wszelkiego rodzaju. Tutaj macie też pokazane, szczególnie te kolory są ważne. Szafiry, rubiny, tak, charakterystyczne oczywiście są i diamenty. Pamiętajcie, że diament, a brylant. Diament to jest ten minerał, który my wydobywamy, a dopiero oszlifowany diament to będzie brylant. Ale generalnie to jest to samo. Tu też Wam przypominam o skali MOSA, czyli to jest ta 10-stopniowa skala, która nam mówi o twardości skały. Na przykład pierwszy stopień to jest, zdaje się, talk, natomiast 10 stopień osiąga chociażby właśnie diament, czyli ten minerał, który jest najtwardszą znaną substancją w przyrodzie. Właśnie a propos odwiertów, jak się wykonuje odwierty, to końce właśnie tych wierteł są zakończone diamentami, ponieważ no jest to rzeczywiście bardzo odporny minerał. Diament to jest czysty węgiel, 100%. Tu macie ciekawostkę, w koronie królowej Wielkiej Brytanii mamy ten jeden z największych, nie największy, brylant Kohinoor w Londynie, jeśli chcecie zobaczyć. To tak z przymrużeniem oka, jaki miesiąc jest Twoich urodzin, no to taki podobno powinieneś mieć kamień szlachetny. Ja się urodziłam w kwietniu, więc tylko diamenty wchodzą w grę, nic innego. No właściwie brylanty. Rodzaje skał. Mogą być różne podziały skał, różne rzeczywiście też składniki będą tutaj brane pod uwagę. Tu macie podział na skały lite, zwięzłe i luźne, jeśli chodzi o spoistość, czyli o stan powiązania poszczególnych elementów skały, poszczególnych elementów tych mineralnych. Skały lite będą się ze sobą silnie zespolone, tak? Skała lita jest twarda, na przykład bazalt, granit. Zdjęcia ważne są dla Was. Ja wiem, że czasem na lekcjach nie macie w ogóle możliwości, żeby dotknąć skałę. Na maturze będziecie mieć zdjęcia skał i w ten sposób musicie często rozpoznać skałę, powiązać ją z pewnym procesem, dopasować do typu genetycznego, czy też wskazać jej wykorzystanie gospodarcze przez człowieka. No, czyli skały lite, granit i bazalt, marmur, piaskowiec, to są też skały twarde. Tu na dole macie granit, który na przykład z tego stworzone są kocie łby, czyli na przykład toruńska starówka jest wyłożona no, częściowo w okolicach rynku właśnie kocimi łbami granitowymi. To jest bardzo twarda skała, jest dosyć porowata, więc po niej się nie ślizgamy, w przeciwieństwie na przykład do bazaltów, to jest czarna skała, gładka, skrytokrystaliczna. Także tych kryształów my nie widzimy gołym okiem i ona rzeczywiście się ślizga człowiek po tym, ale też taka kostka bazaltowa jest, na przykład na ulicy Chopina, jak się idzie do Instytutu Matematyki, polecam Wam przejście. Po prawej stronie macie marmur i chociażby wykorzystywany do budowy, do tworzenia rzeźb. Macie akurat Pietę Michelangelo Buonarrotiego. No. Kolejne skały. Na razie chodzi o to, żeście sobie tak zwizualizowali te skały, zaraz będziemy przechodzić do podziału. Glina. To jest taka ciekawa skała, dlatego że glina z jednej strony jest trudna skała, bo ona w pewnym momencie chłonie bardzo szybko wodę, do pewnego momentu, a później już tej wody nie przyjmuje i tworzą się właśnie takie, jak chodzi się po glinie, to właśnie tak przyczepia się do butów, do wszystkiego. Także jeśli chodzi też w kontekście uprawy na gliniastych glebach, no to jest trudna ta uprawa rzeczywiście. Po prawej stronie macie piasek i tu też ciekawa forma, ważna będzie przy litosferze, przy procesach zewnętrznych, czyli egzogenicznych, szczególnie przy procesach eolicznych, czyli związanych z wiatrem, czyli tak zwane zmarszczki wiatrowe, czyli eoliczne albo zmarszczki falowe. Nazywa się to ripple markami.
Tak. Jak wchodzicie do jeziora i jest ono takie dziewicze, nienaruszone, to zobaczycie właśnie takie zmarszczki falowe. Na dole żwir, czyli zobaczcie też, może żwir może mieć różną wielkość tych ziaren. I tutaj po prawej stronie piaskowiec, akurat osobiście przepiękna katedra Leon. Od tego miejsca zaczęła moja podróż z autostopem. Pamiętam moment, kiedy jeszcze nie było internetu i z moimi przyjaciółmi mówiliśmy się, że w ciągu 3 dni z Polski do Hiszpanii dotrzemy stopem i spotykamy się przy lewym portalu katedry w Leon. I to się udało. Tak, sentymentalne zdjęcie. Kolejne skały, Iły. No i teraz mówimy o skałach, nie o samolotach, Aeroflotu. Ił też jest taką skałą podobną do, trochę do gliny, do lesów, sypie się. Porfir, bardzo ważna skała, ona się często pojawia na maturze. I tutaj bardzo ważne, kojarzcie ze skałą porfirową pojęcie takie jak struktura porfirowa. Na to się popularnie mówi ciasto z rodzynkami albo ciasto skalne, dlatego wam ten pyszny sernik umiejscowiłam, żebyście kojarzyli to porfir z sernikiem albo z innym ciastem z rodzynkami. Struktura porfirowa polega na tym, że mamy w tej skale i kryształy duże, które my widzimy gołym okiem, to są te prakryształy, ale są też te kryształy małe, czyli to są te skrytokrystaliczne, forma skrytokrystaliczna. Struktura, albo gładkie i razem one tworzą właśnie to ciasto skalne, czyli to ciasto z rodzynkami. Kolor taki różowawy ma porfir, pamiętajcie, porfir. Tutaj macie podział skał. Generalnie wyróżniamy 3 typy skał. Skały magmowe, osadowe i metamorficzne. I dodatkowo skały osadowe jeszcze mają 3 podgrupy, czyli skały okruchowe, organiczne i chemiczne. I tutaj chodzi o to, żebyście konkretne skały umieli przypasować do konkretnej grupy skał. Skały magmowe, tutaj zobaczcie, dzieli się je na głębinowe i wylewne. Skały głębinowe mają zawsze budowę jawnokrystaliczną, czyli my widzimy kryształy, które są widoczne po prostu gołym okiem, przykład granit. Tak? Tutaj te kryształy są widoczne, a obok jest bazalt, i to jest struktura skrytokrystaliczna, tak? Czyli my tych kryształów nie widzimy, one tam są, ale my ich nie widzimy. I na przykład bazalt to są te skały wylewne, tak? Czyli znajdują się bliżej powierzchni Ziemi. Mają mniej czasu, żeby skrystalizować, dlatego są te takie zawstydzone, te kryształy schowane. Skały osadowe. Pierwszy rodzaj skały okruchowe, czyli po prostu w wyniku kruszenia, procesów wietrzenia, działalności wody, powietrza, zwierząt, no to z wietrzeniem jest związek, one ulegały coraz większemu rozkruszaniu od dużych jakichś tam skał, brył do żwiru, do piasku, do pyłu. Piasek, zlepieniec. Teraz skały pochodzenia organicznego, na przykład wapienie, czy też węgiel. Wapień, zawsze bardzo ważna rzecz. Kiedyś było takie pytanie, jeśli skąd wzięły się wapienie w Tatrach, na szczytach gór? No więc zawsze jak słyszycie, że jest gdzieś wapień, to znaczy, że tam znajdował się zbiornik wodny. Ponieważ jeśli kiedyś dno oceaniczne, umierają zwierzęta, tak, no to one opadają grawitacyjnie na dno, tak, i tworzą kolejne warstwy wapieni. W momencie, kiedy następują ruchy górotwórcze, jest wypiętrzenie tego dna oceanicznego, morskiego, no i nagle wapienie znajdują się na szczytach gór. Stąd właśnie część wapienna Tatr. Kiedyś było to dno oceanu. Węgiel kamienny, czyli tutaj jest pochodzenie rozkładania w warunkach bezrynowych roślin, czyli tych drzewiastych paproci, skrzypów, w klimacie gorącym, wilgotnym. Polska kiedyś była po prostu rajem, jeśli chodzi o tropiki. Dobrze, i teraz skały osadowe pochodzenia chemicznego. Tutaj możemy zaliczyć sól kamienną, sól potasową, gipsy. Trzecia grupa to skały metamorficzne. Skały metamorficzne, czyli inaczej przeobrażone, czyli coś się musiało zmienić. Pod wpływem ciśnienia i wysokiej temperatury te skały się zamieniły. I teraz bardzo ważne, na maturę pamiętajcie, co z czego się przeobraziło, zmetamorfizowało. Z wapieni powstały marmury. I tu obok macie zdjęcie, marmury występują w Polsce też. Szczególnie jest ciekawy właśnie marmur Zielona Marianna.
Gdzie marmury spotkacie? No na przykład na cmentarzu. Marmurowy nagrobek jest droższy niż granitowy. A z zielonej marianny to już w ogóle wysoka cena. Z granitów powstają gnejsy. Tak, też macie tutaj na zdjęciu gnejs. Z piaskowców powstaną kwarcyty, a ze skał i lastych łupki. I łupki na przykład są wykorzystywane, widziałam już jak zastosowanie jako talerze, jako dachówki, tu jak macie na zdjęciu, jako chociażby teren do wyłożenia podłoża, tak, z podłogi. Także zastosowanie skał jest bardzo powszechne, o tym będę mówiła na następnych też zajęciach w ciąg dalszy litosfery. Dobrze, na dzisiaj pierwsza część się już skończyła i na następnej będziemy mówić o lokalizacji skał w Polsce i na świecie i zastosowaniu tych skał. I zrobimy sobie zadania z litosfery. Dziękuję.